Władze Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2020 roku połączyły siły w celu pokazania, jakie możliwości daje współpraca gdańskich uczelni. Konkurs organizowany przez uczelnię Fahrenheita, Mistrzowie Współpracy, pokazał ich podopiecznym, że łącząc siły, pracując razem, można osiągnąć więcej. Nasz zespół należy do pokolenia, które wie, że współpraca jest kluczem do sukcesu i potrafi to wykorzystać. Dlatego właśnie stworzyliśmy projekt konferencji Co dalej? Wspólnie zastanowimy się nad naszą przyszłością. Jak budować relacje z drugim człowiekiem i nie bać się wyrażać opinii wśród innych ludzi? Jakie są perspektywy przetrwania naszej ludzkości i innych gatunków na planecie w obliczu różnego rodzaju zmian klimatycznych, zanieczyszczeń i utraty bioróżnorodności? Jak wygląda rodzina w XXI wieku? Jak zmieniły się role ojca i matki? Czym jest złote dziecko? Ile jesteśmy w stanie zrobić jako jednostka, żeby żyć w zgodzie z ideą Zero Waste? Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem czy przyszłością? Czy możemy zaufać technologii? Jak działa świat, którego nie widzimy gołym okiem? Jakie znaczenie dla ludzi mają mikroorganizmy? Czy seks równa się miłości? Dlaczego nie potrafimy rozmawiać o tematach tabu? Jakie znaczenie dla człowieka ma natura? Czy betonowa dżungla jest już przereklamowana? Jak wygląda śmierć w różnych kulturach? Dlaczego boimy się tego, co nieuniknione? Na te wszystkie pytania odpowiemy 13 i 14 maja na konferencji Co dalej, która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności. Szczegóły są na naszych social mediach, do których linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia, nie może Was zabraknąć, porozmawiamy wspólnie o naszej przyszłości.